W jednym z moich niedawnych materiałów, w którym pod lupę wzięliśmy sobie postać Ratafaka Plachty, wspomniałem o analogicznej i jakże podobnej osobistości, jaką jest Mr. Nosybong. Zatem po obiecanym tygodniu, to znaczy równym miesiącu, co się stało? Dobra, wiecie co, to wszystko wina mojego klona, który posłał mnie do szkoły. Nadszedł czas przyjrzeć się niezwykle ciekawej personie, o ile mogę użyć tego słowa do określenia tego, czym dziś się zajmiemy. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, jeżeli chcecie, by kolejny materiał pojawił się już za 2 dni, to strzelcie pod tym filmem powiedzmy 1500 ocen pozytywnych do godziny 24 dzisiejszego dnia. A także, jeżeli jesteś tutaj nowym przybyszem, to czym prędzej zasubskrybuj ten kanał, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej, a tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie historię koszmaru z dzieciństwa. Zacznijmy więc od udzielenia odpowiedzi na pytanie, kim właściwie jest Mr. Nosybong. Cóż, jest to postać, która w swej istocie ma wiele elementów wspólnych względem Ratafaka Plachty, którym zajmowaliśmy się nie tak dawno. Bohater, czy też antybohater dzisiejszego filmu, był gwiazdorem brytyjskiego serialu telewizyjnego, czy też, jak mówi Wikipedia, teleturnieju o nazwie Jigsaw, który emitowany był przez zaledwie 5 lat. Od 16 lipca 1979 roku do 15 czerwca 1984. Nosybong stanowił tutaj niemego bohatera, który zazwyczaj próbował rozwiązać jakieś zagadki, począwszy od gry w golfa, aż po znalezienie pompki. Jednak rzeczą, która najbardziej wpłynęła na fakt, iż obecnie przez wielu Nosybong jest nazywany przerażającą postacią, postrachem bądź koszmarem dzieciństwa, bez wątpienia był jego wygląd, co w zasadzie jest naprawdę oczywistym twierdzeniem. Przedstawiał się jako ubrany w elegancki garnitur postawny, wyprostowany mężczyzna, którego twarz skrywała ta przerażająca maska, która w zasadzie raczej jest głównym czynnikiem tego, jak obecnie Nosybong jest odbierany. Spójrzcie tylko na tę bladą, białą maskę, te puste, czarne oczy oraz nienaturalnie szeroki uśmiech. I naprawdę nie dziwię się tym wszystkim dzieciakom, które miały szansę oglądać Jigsaw i czuły się przy tym naprawdę przerażone. Mimo to w rzeczywistości Nosybong nie był wcale zły, prawda? No cóż, nie jest to tak oczywiste, gdyż przez cały czas milczał. Była to postać niema, która przez całą swoją karierę nie wypowiedziała ani jednego słowa. Stąd też niezwykle ciężko sprecyzować jest jego charakter, motywacje czy myśli. Jednakże patrząc na fakt, iż był to program jednak dla dzieci, jestem zdania, iż przynajmniej w założeniu miała być to postać bardzo pozytywna. Przy każdym jego pojawieniu się odgrywany był dość osobliwy utwór muzyczny, który przynajmniej dla mnie nie jest jakoś bardzo niepokojący, no w zasadzie wcale, jednakże pewne komentarze na internecie twierdzą, iż za swoich czasów nie było to zbyt przyjemne do słuchania, przynajmniej w chwili, gdy Nosybong się pojawiał. Utwór ten nosi tytuł A Hippo Called Hubert, hipopotam zwany Hubertem. Twórcą kawałka był Joe Griffiths, a wyprodukowany został w 1978 roku i z oczywistych względów nie mogę go puścić, gdyż no wiecie, prawa autorskie. Teraz proszę bardzo, rzućcie okiem na kilka wycinków z oryginalnej serii, które znalazłem gdzieś na internecie. Z jednego z nich wywnioskowałem, iż Nosybong miał rodzinę, prawdopodobnie żonę oraz córkę, lecz niestety nie jestem pewien tej informacji w 100%.
9 maja 2009 roku w serwisie YouTube pojawił się film, w którym Charlie Brooker, czyli niezwykle ważna osobowość względem BBC, opisał postać Nosey Bonga i zdradził nam część tajemnicy względem jego zagadkowej osobowości. Brooker opisuje go jako złośliwą postać w masce śmierci, która nawiedzała jego sny, zakradając się w nocy do jego sypialni, a potem dźgała, dźgała i dźgała. I w zasadzie względem oryginalnej serii to byłoby już wszystko. W zasadzie opowiedziałem wam o każdym możliwym aspekcie tej postaci, jednak nie mógłbym przejść obojętnie od czegoś, co wydarzyło się zaledwie prawie 2 lata temu. Jest tak interesującą rzeczą, że grzechem byłoby o tym nie wspomnieć. Otóż Mr. Nosey Bong powrócił za sprawą kanału na YouTube o nazwie Asians. Jego twórca publikował serię bardzo interesujących filmów, które w dosłowny sposób parodiują postać Nosey Bonga, nadając jej drugie, mroczniejsze oblicze, a zobaczcie zresztą to sami. Mowa tu o miniserii Nosey Bong Returns, w ramach której pojawiły się, razem z trailerem, 4 materiały. I szczerze, to naprawdę bardzo niecodzienna, dziwna rzecz, do której link znajdziecie w opisie. Cóż, chyba najbardziej przydatny do gustu odcinek Nosey Bong Returns Jigsaw, w którym Nosey Bong spotyka diabła we własnej osobie. I szczerze mówiąc, z jednej strony myślę, że te parodie również co nieco wpłynęły na dzisiejszy wizerunek Mr. Nosey Bonga. Moi drodzy, to już chyba wszystko. Myślę, że przebrnąłem przez każdy temat, który oscylował względem omawianej dzisiaj postaci. Nie jestem pewien, czy czegoś nie pominąłem. Jeżeli tak, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Po kilku godzinach researchu stwierdzam, że to chyba wszystko i o niczym więcej nie mógłbym opowiedzieć. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak podobał wam się ten materiał, czy chcecie więcej odcinków tego pokroju, a tymczasem, moi drodzy, to byłoby już na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych filmach, mówił do was Mondar. Jeżeli ten materiał ci się podobał, to zostaw pod nim kciuka w górę. Pamiętajcie, że 1500, chyba 1500 ocen pozytywnych, do godziny 24 równa się kolejny materiał już za 2 dni. Moi drodzy, wiecie co robić, jeżeli jesteś tutaj nowy, to zasubskrybuj wreszcie ten kanał z dzwoneczkiem, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a jesteśmy już coraz bliżej i myślę, że jak najbardziej może nam się udać. Dzisiaj wyjątkowo bez pozdrowień, lecz słowem końca chciałem was zaprosić na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. Zapraszam cię również na mojego Instagrama, Snapchat oraz Twittera, to wszystkie linki znajdziecie w opisie. A jeżeli chciałbyś mnie w jakiś sposób wesprzeć, zostać częścią tego kanału lub decydować o kolejnych materiałach, to możesz dołączyć do wspierających tego kanału. Już niedługo będą pojawiać się dla was całkiem fajne rzeczy i to tylko dla wspierających, więc myślę, że jak najbardziej interesująca kwestia. Tymczasem, moi drodzy, to byłoby już na tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, dobrej nocy, dobrego dnia, trzymajcie się, cześć.